Trzyma się Mawidzu, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek to jest, w sumie, wiecie, do, do, do Szejksy, jak zawsze. Julia Kostera mnie zbejtowała trochę, widzowie. Zbejtowała mnie, bo zapowiadała taki bardzo kontrowersyjny projekt, tak? Ja sobie myślę, wow. Julia Kostera robi kontrowersyjny projekt, na pewno będę miał o czym nagrywać. No i w sumie to mam, ale na szejksy, bo to jest taki temat, że ja w to w jedną minutę mogę omówić wszystko i jakby, wow, mega. Jakby w ogóle na mnie. To, to nie jest w ogóle kontrowersyjne. Osoby, które zapowiadają rzeczy niekontrowersyjne, robią bardziej kontrowersyjne rzeczy niż ona zrobiła. Bo uwaga, widzowie: Julia Kostera, czyli ex dziewczyna Kasoblońskiego, ex członka. Kini Team X oryginalnego, obecna dziewczyna kamerzysta, montażysty Marcina Dubiela, tak, przeciągam specjalnie, za założyła, w sensie ma swoją odzież, bieliznę, tak, sprzedaje swoją bieliznę, że znaczy nie, że swoją bieliznę, tylko, że produkcji swojej bielizny, tak, na to chyba wychodzi, tak mi się wydaje, no, nie wiem, co ja mam o tym mówić, nie, bo na pewno chodziło jej o to, że to jest kontrowersyjne, dlatego, że nikt tego nie robił, ale według mnie, jak najbardziej mega super ruch, serio, w czasach, gdzie co druga Kobita na, i tak ona or... się jakiś zakłada, i tak dalej, to jest normalne. Poniekąd, to takie coś, że ty se pokażesz siebie w bieliznie i się będziesz reklamować, to według mnie spoko. W sensie, no, no nie, no normalne, nie Jak, jest przynajmniej jakikolwiek powód, żeby, żeby pokazywać się w bieliznie, że tak to powiem. A, a inne kobiety to to robią tak po prostu i mówią, że nic kontrowersyjnego w tym nie ma. Więc no ogólnie na plus, ładna bielizna, co ja mogę ocenić? Nie <laughs> wiem, ja idę z tym odcinkiem, tak szczerze mówiąc, bo nie wiem, co nam o tym mówić, no, co druga influencerka? Influencer wydaje płatki i to jest nudne po prostu. Może o to chodziło jej z tym kontrowersyjnym, że jest kontrowersyjne, dlatego że jest inne. No to wtedy się zgodzę z nią, że faktycznie jest to coś innego, ale czy inne to jest od razu kontrowersyjne? No powiedziałbym, że to jest kontrowersyjna opinia. <ścoughs> Yy, nie, nie. Nie było tam nic kontrowersyjnego. Jestem zawiedziony i myślałem, że będę miał o czym nagrywać ośmiominutowy odcinek, więc... Następnym razem Julia Costera, postaraj się bardziej. Ogólnie Julia Costera jest taką mało. Wydaje mi się, że jedną z mniej kontrowersyjnych influencerek, no bo co ona takiego robiła? Sprzedaje swoją biżuterię. Ta biżuteria z tego, co mi wiadomo, nie jest AliExpress, bo sprawdzałem poniekąd. Sprzedaje swoje ciuchy chyba sprzedawała? Nie, ciuchy chyba nie. No, nie, no, no nic, no. Ona też jest yy, tą osobą, która w związku, jak zerwali, no najmniej porusza temat tego, całego związku i tak dalej. Jej to najbardziej nie pasuje. Nie wiem, wydaje mi się taka najbardziej down-to-earth influencerką? Tak mi się wydaje, nie wiem. Ogólnie te julki na internecie polskim tak mają, że są takie normalne chyba, tak mi się wydaje. Aczkolwiek, dobra, nie, cofam to, bo zapomniałem o jednej julce. Y ale Julia Kostera Julia Żuga jak najbardziej w miarę normalne, aczkolwiek Julia Żuga ostatnio się sp spięła, nie wiem po co, w sensie, kurde, człowiek mówi swoją opinię, ja nie wiem, ona się spodziewała, że będzie miała płachtę ochronną, dlatego że ze mną nagrywała, że, że że nie będę o niej nagrywał filmy lub wspominał o niej. A to nawet nie tak, że ja o niej nagrałem film, tylko kurde wspomniałem na TikTokach, gdzie Gumić dodał jej TikToka i powiedziałem to co myślę o tym. Co mam, ja, nie mówić to co myślę tego, że nagrywaliśmy film to jest głupie według mnie. Taka odklejka trochę, ale już mi się nie chciało nawet ciągnąć tematu, nie? No więc szkoda, szkoda, bo się wydawała normalna Julia Żuga ale, ale w pewnym momencie już przestała trochę. Jak się spięła o takie coś. Nie wiem, trochę sfagatowała, bo nie wiem, chciała wykorzystać to, że się, że nagrywaliśmy razem i przez to ja nie, nie... Nie nie, nie, nie chcę mi się nawet o tym myśleć i nie chciało mi się wtedy, bo dla, dlatego ja nie mam znajomości, widzowie, na, na polskim YouTubie. E, aczkolwiek mam Mortalcia i Kartoni w sumie i ich mogę normalnie disować, krytykować i myśleć to, co myślę, a to, co tam prywatnie jest między nami, to jest inna rzecz, tak? Więc e, tyle, e, tyle fajnie, dlatego spoko z ich strony bardzo. No ale Julia Żuga nie znajomo nie była i to jest w ogóle inna. Jakby Mortalcio i kartoni się spinali o to, co ja mówię, to prędzej bym to rozumiał niż to, że Julia żuga się spina. Nie, nie, nie kumam tego. A ja, a ja co chwilę cisnę. W sumie po kartonie. Ale tak my trochę. Mam nadzieję, że ona to rozumie. <grystanie> No i mógłbym dać w sumie tytuł i miniaturkę, że spina z Julią Żugaj, ale tego nie zrobię, bo po, to tylko potwierdzi jej nie wiem co w sumie. Ale to przekonanie, że Zebo zły i wykorzystuje ją, czy coś takiego, nie wiem. No ej, mi się wydaje, że tych lochów w ogóle nie zrobimy, w sensie ten był najbliżej ostatnio, ale będzie chyba ciężko, ale popróbujemy. No wi wiadomo, można zawsze popróbować, tak? Nic nam nie szkodzi, popróbować. Dobra, to musi siąść, to tak blisko było tyle razy, że na pewno siądzie już. A no, chyba to nie siądzie widzowie jednak. Cyklop raczej też, ten tym bardziej. Ten jeszcze bardziej, ten jeszcze bardziej A powiedzcie mi jedną rzecz, bo tutaj są lochy I jest karuzela z idolami, może tutaj we, we, Wejdzie widzowie, a jestem ja tutaj Jest tutaj Naruciak, jest Mandzio Gdzie ja jestem, halo? Dlatego ja muszę grać Żeby jak najdłużej grać, żeby widzicie w końcu To jest moje marzenie, dobra, na arenie nie ma co Świrować, jestem pierwszy, jest OK Widzowie, dzisiejsze walki o PD O, o walki o PD możemy zrobić Chyba spadnę trochę z rangi przez to a Walki o PD zostały zrobione I trzeba, trzeba wbić ponownie pierwszy poziom Widzowie, dobra, jesteśmy pierwsi, jesteśmy pierwsi Super. Dobra widzowie. Ja się z wami żegnam. Stawcie lajka, like zostawcie suba i do 17:15. Na razie.